Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj wam powiem o nowym update'iku w Jailbreaku, co będzie dodane, jakie nowości i co będziemy mogli z tym wszystkim robić. Ale zanim zaczniemy w ogóle o tej całej aktualizacji, to wy drodzy widzowie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole, bo dobijamy 100 tysięcy, jest naprawdę blisko, więc zrobimy tak. Zapraszacie wszystkich znajomych, jak macie, kolegów, jak tylko możecie, subskrybujecie i dobijamy 100 tysięcy, a jak dobijemy 100 tysięcy, to ja rozdaję... Nie tysiąc, mówiłem tysiąc. 2000 robuxów. Rozdaję 2000 robuxów. Zrobimy dla 20 osób po stówce. 20 osób po stówce będzie miało, czyli razem 2000 robux rozdane, więc polecajcie znajomym, żeby subskrybowali. Sami subskrybujcie, komentujcie i tak. Zostawcie też lajkacze, dzwoneczki i tyle. A ja dzisiaj lecę właśnie wam pokazać, co będzie w nowej aktualizacji, a wy pamiętajcie, 100 tysięcy subskrypcji, 2000 robux, czyli dla 20 osób po 100 robux. Jest naprawdę super. Więc jak wiecie, tylko 100 tysięcy brakuje, około niecałe 4 tysiące brakuje, więc jak zaprosicie wszystkich swoich znajomych, kolegów, żeby zasubskrybowali, na pewno się uda i będzie super. Więc warto podeślijcie ten filmik, może akurat to im się spodoba albo cokolwiek, więc naprawdę warto to robić. A zobaczycie. Także zbieram kasę na ten przedmiot, więc później wam pokażę. Ale dobra, lecimy tam, gdzie to wszystko będzie. To, gdzie to wszystko się pokaże. Najważniejszą wszystkich rzeczy. Już lecę z tym wszystkim. Dobra, lecimy tam, gdzie to wszystko będzie się zaczynało. Okej, Google, o co chodzi? Nie, nie, on chce mnie wywołać, żebym gdzieś jechał. Dobra, nie, gdzie to mam jechać? W miasto, trzeba jechać w miasto. Jedziemy w miasto. W miasto to tam jedziemy i tam będzie ten nowy cały update'ik. Jedna z tych rzeczy, którą na pewno wam się spodoba. Tu w lewo. Wszystko będzie w sobotę albo w niedzielę, więc musimy czekać. Nie wiem jak będzie, na pewno w sobotę będzie live, w niedzielę. Na pewno w tym weekendzie będzie update'ik z czymś naprawdę fajnym, z fajną mechaniką. Ale co, to zaraz wam pokażę. Musicie jeszcze chwilę poczekać. No nie. Jeszcze chwilę trzeba poczekać. Bo no... zrobimy tak. Dobra. Tak będzie chyba najlepiej. Okej, okay, jesteśmy i musimy... Gdzie to miejsce jest? Nie chcę tego. Chyba to jest tu. Waga. Tu, tak, to chyba jest tu. Tak, to jest tutaj. Jedziemy. Nie, to nie jest tutaj. Nie, no. Jestem głupi. Mandy. Tak, to jest tu. To jest tu. W prawo. I tu mamy. To jest to miejsce i tutaj będzie kolejny update'or. I tutaj. I pewnie się już spodziewacie, co tu może być. Napiszcie, co się spodziewacie, że tu może być. No tak, na pewno dobrze powiedzieliście. Tutaj będzie wóz straży pożarnej, który już miał być wcześniej. Ludzie prosili. I tak, będzie tu wóz straży pożarnej. Może ja zrobię tak, że odjadę tym czymś. Zaraz powiem w ogóle więcej o tym wszystkim. Poczekajcie, musimy iść na dół. Tutaj nie wiem co będzie, ale ten cały pojazd będzie pojawiał się na zewnątrz tego, co na razie widzimy po screenach. A jakie screena się zapytacie? Aż wam pokazuję, co napisał Asimo. Bo Asimo napisał... Kiedy on to napisał? Zaraz wam powiem. Napisał to... 22 godziny temu. Co napisał Asimo? Asimo napisał, już wam przetłumaczę na polskie od razu. Jak ktoś nie umie, chciałby sobie sam przeczytać, to tak. Nowy pojazd wchodzi do Jailbreaka w tym tygodniu i jest to jedna z naszych największych próśb, czyli najwięcej robiliśmy to. Już dziś udostępnimy to na Badimo, czyli już dziś udostępnią to na Badimo. I co? Już to udostępnili. I co dodają? Mamy! Tak będzie wyglądał wóz strażacki, to jest mega kozacki. Jedna z naszych największych próśb, którą słyszeliśmy. Czyli najwięcej ludzi, my też prosiliśmy Bastimo o to, żeby to dodał. I w końcu dodał. Wóz strażacki, zbliżają się do Jailbreaka. Ten weekend, w tym weekendzie, czyli sobota, niedziela, będziemy mogli zobaczyć taki wodzik. Będzie mega. Odrodzi się na posterunku straży pożarnej i będzie miał działającą armatę wodną. To jest kozak. Działająca armata wodna. Więcej informacji wkrótce. Widzowie... Jakby tutaj można było u góry siedzieć i strzelać tym, to ja jestem w niebo wzięty, bo ja bym zawsze chciał po prostu tą armatką strzelać. Nie... Mamy pojazd, który strzela miniganem z dachu, ale wodą to... Ciekawe, czy to będzie zadawać obrażenia. Możecie napisać w komentarzu, czy myślicie, że będzie zadawać obrażenia? Czy to będzie po prostu odpychać?
Ja myślę, że to może odpychać po prostu, nie zadawać obrażenia, co będzie naprawdę śmieszne, gdy będziemy mogli po prostu uciekać tym i będziemy odpychać innych ludzi. Będziemy mogli na przykład takie zabawy robić, że na przykład gonicie nas, a my was odpychamy wodą. To było coś naprawdę ciekawego, takie zombiaki gonią, a my uciekamy. No na pewno dużo zabaw wymyślę z tego powodu, bo to straż pożarna tutaj, wóz strażacki, to jest mega fajny. Taki kanciasty wygląd ma troszeczkę, tak mega fajnie, że będzie, ale przód ma taki kanciasty, taki, o, czy to straż, czy nie, tu, o, tył jest fajny, tył jest naprawdę fajny, przód mi się nie podoba. Napiszcie, czy wam się, jak to, czy wam się cały podoba, czy wam się tył nie podoba, napiszcie, mi się przód nie podoba, jest taki, ech, ale tył jest za to fajny, taki już jak prawdziwy, czyli tu wejścia, drabinka, jest już dopracowany, przód taki, a zrobimy coś, żeby było. Mogliby to poprawić, moim zdaniem. Mogliby to poprawić i całość będzie tutaj. To będzie naprawdę fajne, ciekawe, jeżeli to tu zrobią. Kurczę, to na pewno będę tutaj jeździł. Takim czymś to ja tu na pewno będę jeździł dużo. W ogóle co jeszcze mogą zmienić? Właśnie, bo też słyszałem kilka właśnie informacji. Było na Discordzie podawane i było jakieś takie wspomnienia. Nie na Discreenów, ale polecimy jeszcze w jedno miejsce. Co aktualnie Asimo wspominał coś? Okej, tu straż pożarna będzie. I jeszcze jedno miejsce. Gdzie to miejsce było? To jest tu w lewo. Tu w prawo. Już znam na pamięć tego jailbreaka. I tu w lewo. I tu w prawo. O, normalnie na pamięć. I tu w lewo. I tak. Jeżeli wiecie, co tu jest pustynia. I no, kolejnym update'iku ma się coś stać z pustynią. Mają jakieś, znaczy, nie ma by tu nic jeszcze za bardzo, ale mają być jakieś prace. Jak widzieliśmy w ostatnim update'cie, łopaty leżały. Ja pokazywałem na odcinku, gdzie łopaty leżały. Później, po kolejnym update'cie, łopaty podnieśli. Czyli już zaczęli pracę. Czyli w tym update'cie krążą plotki, że... Nic tu się nie zmieniło. Że może coś być już wykopane, że może coś się stać, bo te łopaty no, zaczęły pracować, tak? A wcześniej leżały. Więc pewnie się poruszą monster trucki, poruszą się łopaty i może znikną jakieś górki. Lub powstanie jakaś już plansza pierwsza. Coś budowane będzie. Tak jak mieliśmy budowany tunel, było już, że jest tunel, ale był zamknięty. Więc tu może być kolejna praca, na przykład te górki znikną i powstanie jakiś pas. A później budynek i będzie lotnisko. Zobaczymy. Na razie jest podejrzenie, że to będzie lotnisko, więc zobaczymy. Na razie jeszcze lecimy w jedno miejsce. Zobaczymy. Jeżeli też myślicie, że tu może być lotnisko, zostawcie lajka i subka. Mówię, 100 tysięcy dobijemy, mam nadzieję, że to dobijemy, więc zostawicie lajki, suby, dzwonki, wszystko. Fajny komentarz. A, i ostatnio dodali te billboardy. Ciekawe są. Nie wiem, czy w ogóle coś tu jest. Ale można nie wchodzić. Tak, nie wiedziałem, że można nie wchodzić. Okej, ale są fajne, dobra. Mogę jeszcze iść do banku, czy nie mogę iść do banku? Wow, wow, wow. Zrobimy sobie. W ogóle tak, nie wiem ile będzie kosztował, więc jeżeli ktoś chciałby mnie wspomóc, wesprzeć w zbieraniu, to fajnie jakby wysłał jako skrzyneczkę, bo jeżeli to będzie kosztowało milion, a ja miliona nie mam, to będzie kiepsciutko, więc jeżeli ktoś mógłby pomóc, wesprzeć mnie w tym, no to fajnie bym chętnie przyjął jakąś skrzyneczkę, bo no brakuje mi troszeczkę do miliona, a nie wiem naprawdę ile będzie kosztował. Ludzie obstawiają pół miliona, niektórzy dają 750, ale ja wolę być zabezpieczony, jeżeli milion to będzie, to oj, 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 to będzie trzeba uważać. No mówią, że to milion raczej nie będzie, ale nie wiadomo, bo to naprawdę fajny pojazd, żeby szedł wodą. To będzie na pewno, albo za Robuxy raczej nie zrobią, za Robuxy raczej nie zrobią. Raczej to jest niemożliwe, żeby to zrobili za Robuxy. Więc ja po prostu sobie idę tu i wiecie, to trzeba zarobić. I na przykład trzeba zrobić sobie... Ale bym popsuł. Dobra. Na przykład trzeba zrobić sobie na jubilerze, zbierając wszystko, co tu mają, także też można zrobić normalnie. I zdobyć level, mam już 22 level. Też troszeczkę skoczyło. Dobra, nie chcę mi się czekać już. Ja sobie to po odcinku pozbieram, a wam na odcinku nie będę tu przedłużał i lecę. E, tu są drzwi. Co te drzwi robią tam? Ale udało się ładnie, kurde. Najlepsze miejsce do zbierania kryształów wzięliśmy. Szkoda, że one dają tylko 500. Powinien dawać po 1000. Troszeczkę to popsuli. Troszeczkę bardzo. Dobra, i kolejny. No i udało się. Nie wiedziałem, że tam w ogóle są drzwi.
A, bo to jest stare miejsce chyba do zbierania. Tak, to jest stare miejsce do zbierania. To jest to niżej, po prostu piętro przesunęli jedno w górę. Co to? Co oni po łatwiźnie chodzą? Kurczę. Ale to mega utrudnili. To jest stare, to pamiętam. Dobra, tylko odwrócone jakoś. Dobra, więc damy to radę na spokojnie i lecimy jeszcze tu. O kurczę. Dobra, i lecimy. A, bo wcześniej tu się wychodziło na górę. Właśnie. No i tam są schody na górę. No. A teraz są tu. No, to tak zmienili. O, mogę uciekać. Nie mogę. Dobra, to lecę to oddać, zarobię i będzie kasa może na straż pożarną. Będzie mega fajnie, jeżeli kasa się znajdzie na to. Tak, to ja, Mandy. Dobra, ludzie się pytają, idę oddać kasę. Ja wam, widzowie, naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Bo naprawdę chciałem być 100 000, to jest naprawdę blisko. Więc dziękuję wam, naprawdę, trzymajcie się, żywior na was. Psz.